Pojawiają się opinie, że PiS kupuje sobie głosy wyborców za pieniądze samych wyborców. Ja znalazłem takie wyliczenie w internecie, że rząd obniżył pierwotną rewaloryzację emerytur o bodajże tam 0,5%. Emeryt dostanie mniej co miesiąc, ale za to uskłada się pieniądze na trzynastkę dla niego. I w sumie emeryt dostanie mniej pieniędzy w ramach trzynastki, niż gdyby dostał w przypadku starej stawki rewaloryzacyjnej. I dobrze, słuchajcie, bo takich małych kwot to nie poczujesz. A jedna duża kwota na raz, to już jest coś. Coś można kupić, wódeczkę, coś tam. Ale rodzi się pytanie, czy te pieniądze, które rząd ma z naszych podatków, to są nasze pieniądze? Czy pieniądze rządu i rząd może robić z nimi co chce? To jest taki sam dylemat jak ten z kurzymi jajami. Jeśli hodowca sprzedaje jaja od kury, to czy to są jaja kury, czy jaja hodowcy? To są dalej jaja kurze, ale już nie kury. Widzimy tę subtelną różnicę, tak? Widzimy. Tak samo pieniądze, które rząd bierze od nas, prawda? To są nadal pieniądze podatnika, ale już nie jego. Rząd tu zachowuje się, słuchajcie, jak taki romantyczny rabuś, który napada na ciebie, czyści ci portfel, ale jest noc, więc ci zostawia pieniądze na bilet do domu, na tramwaj. I jesteś bardzo szczęśliwy. Ale jak się będziesz stawiał, to ci wszystko zabierze i jeszcze ryja sklepie. Tak więc uważajmy z tą krytyką rządu, że nas kupuje za nasze. Uważajmy.